w czasie studiów miałem kontakty ze środowiskami opozycyjnymi. One wiązały się przede wszystkim z moją obecnością w duszpasterstwie akademickim Ojców Dominikanów. Moja rodzina była bardzo z tą parafią dominikańską świętego Mikołaja związana i w tym duszpasterstwie przywijało się sporo osób związanych ze środowiskami opozycyjnymi. Pierwszym takim środowiskiem było to, które kręciło się wokół Aleksandra Hala i Arama Rybickiego, Wojtka Samlińskiego. Później ono się okazało być środowiskiem Ruchu Młodej Polski. Ja do tego środowiska formalnie nigdy nie należałem, ale traktowałem ich jako miłych, nieco starszych ode mnie kolegów. Drugim takim środowiskiem była bardzo niewielka, bardzo tak zdystansowany do wydarzeń, dystans zachowująca, niezależna grupa polityczna na czele z Mariuszem Urbanem. Ze względu na ten sposób intelektualnych zaangażowań zdecydowanie bliżej mi było do Urbana niż do kolegów Olka Hala. Natomiast byłem takim człowiekiem ciekawym, w związku z tym podejmowałem różne nowe kontakty i koledzy ze środowiska Mariusza chcieli mnie nawet zbić za to, że rozmawiam nie z tymi, co trzeba. Zbity ostatecznie nie zostałem, bo uciekłem. Natomiast to był koniec moich kontaktów z tym środowiskiem. Zbliżyłem się wtedy w tych okolicznościach z ojcem Bronisławem Sroką, jezuitą. To było następne takie duszpasterstwo akademickie, wokół którego gromadziły się gdańskie środowiska opozycyjne. Brałem udział w pewnej ilości spotkań, nie tylko na płaszczyźnie duszpasterstwa akademickiego. Pojawił się tak zwany Studencki Komitet Solidarności, z którym byłem formalnie związany. Na skutek tego musiałem przerwać studia na Gdańskim Uniwersytecie. To niewątpliwie była także w części moja wina, ponieważ zaangażowanie w życie niezależne, życie społeczne było tak absorbujące, że miałem pewne poślizgi egzaminacyjne i widziałem, że chcą mnie czym prędzej spławić z uczelni i zagarnąć w kamasze. Wtedy umknąłem do Warszawy. Chyba to był 77 na 78 rok, ale to musiałbym już sprawdzać. I studia prawnicze zaczęte w Gdańsku kończyłem na Uniwersytecie Warszawskim, więc je magisterium w maju 81 roku, czyli z pewnym takim opóźnieniem. Natomiast były też przedsięwzięcia, które sam podejmowałem. Trafiła do moich rąk książka Źródła Niepodległości Wojciecha Wasiutyńskiego, wydana w Londynie i przywieziona do Polski. Tę książkę wspólnie z kolegą Bogdanem Salmonowiczem wydaliśmy we dwóch w stodole pewnego rolnika spod Gdańska, z Kaszub. Później tą książkę w plecakach kominowych przewoziłem do Warszawy i ona gdzieś tam była dalej rozprowadzana. Zawiozłem ją między innymi do pana Leona Mireckiego, takiego nestora środowisk narodowych, który trochę mi patronował. To osobna historia, w jaki sposób ja tam trafiłem. I u pana Leona Mireckiego prawdopodobnie wiosną 77 roku spotkałem Janusza Krzyżewskiego. Od tego czasu trafiłem pod skrzydła Janusza, stał się moim nauczycielem politycznym. Ja do momentu spotkania z nim miałem świadomość, że środowiska narodowe to są przede wszystkim ludzie w wieku mojego ojca lub starsi, a tu był ktoś w wieku lat 35, 6, dynamiczny prawnik, bardzo dobrze wykształcony.
mający normalną rodzinę, normalne życie, czyli perspektywa się otwierała przed takimi. Zacząłem go słuchać. Po czasie muszę powiedzieć, że był to jeden z najwybitniejszych polskich analityków politycznych. Oczywiście bardzo dobry nauczyciel polityki. To on ze mnie zrobił polityka, choć te inspiracje tkwiły gdzieś pewnie w tyradach mojego ojca. Tak trafiłem też później za Januszem Krzyżewskim na Śląsk do Huty Katowice.